Pakiet usług medycznych oferowanych aktualnie przez Centrum Onkologii Ziemi Radomskiej jest już w optymalnym stopniu zapewniony dla mieszkańców z regionu radomskiego. Tak Narodowy Fundusz Zdrowia argumentuje odmowę przyznania kontraktu placówce. Prezes zarządu centrum Iga Almor tę decyzję akceptuje, choć nie do końca zgadza się z uzasadnieniem NFZ-u. Ja bym tylko zamieniłby słowo optymalne na minimalne, i wtedy by zgodził się całkowicie z odpowiedzią funduszu. Z pokorą przyjęliśmy to stwierdzenie. Zatem co dalej z centrum? Cały czas będą przyjmowani tu pacjenci, zapewnia Iga Almor. I po raz kolejny dodaje, że pacjenci onkologiczni za leczenie nie zapłacą ani złotówki. Centrum Onkologii Ziemi Radomskiej do dnia dzisiejszego udzielił ponad 200 konsultacji nieodpłatnych dla pacjentów i ustalił im tej części, której leczenie ma być. Niestety nie na terenie Centrum Onkologii Ziemi Radomskiej większość rzeczy, no bo nie mamy na to kontraktu, możliwości. W centrum, jak mówi prezes zarządu, przeprowadzono już parokrotnie specjalistyczne badanie PET, wykonywane są też tomografie. Na styczeń zaplanowano 4 zabiegi. Skąd pieniądze na tę działalność? Z rezerw własnych, odpowiada Iga Almor i dodaje, że centrum będzie otrzymywało także pieniądze dzięki umowom na podwykonawstwo. Teraz placówka ma około 20 takich umów, a to z kolei list intencyjny podpisany przez Centrum Onkologii Ziemi Radomskiej, a warszawskim centrum onkologii. List zakłada współpracę pomiędzy placówkami, między innymi optymalny przepływ pacjentów. To także ma zagwarantować placówce z Radomia dodatkowe środki. Oczywiście, jeśli dojdzie do podpisania umowy, co ma nastąpić w ciągu 3 miesięcy. Mimo odmowy kontraktu, Iga Almor nie traci, jak mówi, optymizmu i realizuje dalszy plan budowy centrum. Obok nowego szpitala trwa odbudowa dworku, w którym będzie mieścił się ośrodek radioterapii i chemioterapii. Koniec sierpnia mają być przyjęte pacjenci. Zatem na koniec wakacji w przyszłym roku Centrum Onkologii Ziemi Radomskiej będzie mogło zapewnić kompleksową obsługę chorych na raka. Czy to oznacza, że do tego czasu NFZ nie udzieli placówce kontraktu? Zdaniem Iga Almora pieniądze z funduszu zaczną spływać szybciej. Prezes centrum przypomina, że od nowego roku zaczną obowiązywać tak zwane szybkie ścieżki leczenia onkologicznego, które mają zapewnić chorym na raka szybką i kompleksową obsługę medyczną. Iga Almor twierdzi, że ścieżki to dobry pomysł, ale szpitale mogą nie być przygotowane do realizacji tak szybkich planów. Może być problem ze zmniejszeniem kolejek. Będą potrzebne miejsca oferujące diagnostykę i terapię. Centrum ma zamiar uczestniczyć w programie szybkich ścieżek leczenia onkologicznego. Już teraz, jak poinformował prezes zarządu, podpisano kilkadziesiąt umów na uczestnictwo radomskiej placówki w tych ścieżkach.